Witam z wizualnie, ta gra nazywa się Duke Nukem 2 i witam was w pierwszym odcinku z drugiego świata, z Duke'a. Tu mogę drobne elementy znać, nie mówię, że konkretnie na tej planszy, może to być pierwsza plansza z trzeciego świata czy tak dalej, albo gdzieś coś może mi się przebijać, dlatego że jako dzieciak, jeżeli coś było dla mnie za trudne, zresztą nie tylko dla mnie, to jest typowe dla ludzi, to szukają drogi obejścia problemu i... Mogło być tak, że zacząłem się gdzieś w pierwszym świecie, nie wiem, na drugiej czy na trzeciej planszy, po czym odpaliłem drugi świat, żeby zobaczyć, co innego tutaj jest. Niewiele innych rzeczy tutaj będzie, poza... Wow! Poza tym, że jest inne tło, jest inna grafika, więc... tak naprawdę zmienia się dużo jak na te czasy. Stare, dobre czasy. Nie! Widzę, że zaczyna się ten głupi poziom trudności, którego ja nie lubię. Czyli... Nagle mi wyskakuje coś przed twarz, żeby mi obrażenia wrzucić. Bardzo, bardzo nie lubię tego w grach. Chociaż to są stare gry, tu jest... To w ogóle ostatnio miałem dyskusję ze znajomymi na ten temat. Że dziś tak nie jest w starych grach, to była norma, że poziom trudności polegał właśnie na takim czymś, że trzeba było znać planszę na pamięć, wiedzieć gdzie co wyskoczy i zada nam obrażenia, żeby za drugim razem nie dać się już nabrać. To był jeden rodzaj poziomu trudności, a drugi rodzaj poziomu trudności był taki, że... tak jak pamiętacie w Duke Nukem 1, jeżeli ktoś z was oglądał, to będzie pamiętał, że... Dobra, i teraz nie damy się nabrać na połowę tych rzeczy. Była taka plansza, gdzie były jeżdżące podesty. Takie taśmy były i nas zrzucały w jedną w drugą, więc trzeba było kombinację mieć obcykaną do granic możliwości. Nienawidzę takich plansz. Co nie zmienia faktu, że po przejściu jest takie poczucie: udało się! Udało mi się! Dobra, tu wyskoczy ten jełopek. A, to się rozwaliło bez mojego udziału. Tak, wszystkie poszły. Mam wrażenie, że jak je zestrzelę, to dostaję więcej punktów za to. Dobra, zrąbałem. To trzeba było zniszczyć zanim rzuciło bombę, ale to trzeba pamiętać. Nie! No teraz... Zaraz tutaj znowu zginę, ale już będzie lepiej, już będę wiedział co jest dalej. Obróciłem się plecami. No okej, uczymy się planszy powoli. Bez obrażeń się nie udało, ale przynajmniej go zrąbaliśmy. Pff.
Nie wyszło. Dobra, co mi daje ten statek? Poza tym, że on... Uuu! Nice! I rozwalić to, tak? Nie! Gdzie? Wbiłem się sam w przeciwnika, tak? Naprawdę, widzu? Naprawdę? Okej, to się wszystko narozwalało. No nie! Ej! Być... latać i się dać załatwić. Przyznam, że ten stateczek mi się bardzo podoba. O, tego się bałem, że wyskoczy mi tu życie. A ja oberwę. Znasz, że oberwę, ja je rozwalę. Nie, o nie podskakuj. Nie podskakuj! Łaj, czemu go nie z... Znaczy, dobra. Przesadzam, zgniotło, nie zgniotło, ale... Ha! Latam szybciej! Morduję skuteczniej! A, czyli dalszy, to jest super. Nie! Zaraz stanie się coś, co mnie pozbawi stateczku, zapewne. Ej, no nie... Czyli teraz nie musi dotknąć to Duke Nukema, żeby go dupnęło. Wystarczy, że dotknie stateczku, okej. Przyznam, że to niekoniecznie ułatwia w niektórych momentach pracę. Jako, że jest znacznie większa powierzchnia obrywu. Zapomniałem o nich. O tych nie zapomniałem, ale krok za daleko i byłem na spadzie i mnie zahaczyło. Przyznam, że ta pierwsza plansza drugiego świata jest dużo trudniejsza niż mi się wydawało, że będzie. Dobra, zabijcie mnie, bo to już nie ma sensu. Niech mnie coś zabije! A jak człowiek chce zginąć, to jakoś popisują się ślepotą, tak? Tak? Nie, jestem trochę pod wrażeniem, trochę nie. Bo myślałem, że zostanę potraktowany chociaż... No przecież kucnąłem! Że chociaż trochę zostanę potraktowany ulgowo. No! Zen! No zaraz muszę kończyć.
Przy okazji, jak już mi idzie tak źle, to... Nie wziąłem kulki, rozwaliłem kulę. Czyli... O, właśnie, to jest jedna z tych rzeczy, które trzeba było sprawdzić na dzień dobry. Od razu lepiej! Przyznam, że to latanie w tym momencie ma ogromne minusy. Aha, Pepsi rozwaliłem. Na przykład takie. Że zahaczę dopalaczem gościa i oberwę jakbym... Nie wiem po co ja się nadziałem. Nie. No, wreszcie mogę zasięgnąć. Dobra, nie jestem w stanie tak wysoko podlecieć, żeby go zaatakować, tak? Nie potrzebuję dodatkowych punktów. No nie. Nie dam się wam tak łatwo! Nie! Okej... Okay. Coś tu rozwala... Aha, tu była ta brama z kamienia. Brama z kamienia! Okej, dobra, to teraz tą stroną i uwaga na te paszcze. I na to skaczące badziewie też uwaga. No skacz. Nie! Pełne skupienie, to znaczy zaraz zginę. No chodź.
jestem w stanie wlecieć.